Budowa nowej siedziby szkoły specjalnej zostanie zakończona zgodnie z przedłużonym terminem wyznaczonym w aneksie do umowy, to jest do 14 kwietnia. Do końca maja trwać będą z kolei prace związane z kanalizacją. Na koniec zostanie jeszcze wybudowanie drogi oraz wyposażenie szkoły. Początkowo mówiło się, że w nowej placówce miejsca znajdą także dzieci ze szkół specjalnych ze Strzegomia i Świebodzic. W wyniku spotkania przedstawicieli powiatu z rodzicami uczniów uczęszczających do tych szkół ustalono, że odległość związana z dowozem na zajęcia do Świdnicy byłaby zbyt duża. Będą zatem szukać innych placówek poza powiatem. Na dzień dzisiejszy docelowo dzieci ze Świdnicy i z Bystrzycy Dolnej będą uczęszczały do tej szkoły, natomiast dzieci ze Strzegomia i ze Świebodzic zostaną u siebie w placówkach do czasu, kiedy będą mieścić się we własnej subwencji. W nowym budynku dzieci znajdą wiele udogodnień. Jest pomysł, by dzierżawić pomieszczenia podmiotom zewnętrznym, a te wykorzystałyby je do świadczenia usług rehabilitacyjnych. Być może do placówki przeniesiony będzie także zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz poradnie.